Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna, mecenas polskiego sportu. Sponsorem programu jest Millennium Hall, twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall. Witamy i rozpoczynamy odliczanie do początku sezonu, ale wcześniej oficjalna prezentacja naszej drużyny. Odwiedzimy również Grand Prix w Nowej Zelandii. Sprawdzimy, co dzieje się w świecie Speedwaya. Pokażemy jedno z największych wyzwań logistycznych w historii Grand Prix. Pokrzyżowała nasze plany. Dzisiaj mieliśmy mieć taki poważny sprawdzian w Tarnowie, ale z pogodą nie wygramy. Ale możesz zapewnić naszych kibiców, że drużyna się przygotowuje? No możemy, bo nasz stadion na razie jeszcze nie jest gotowy. Ale jeździmy, zawodnicy jeżdżą po innych torach. Byliśmy też na zgrupowaniu na Chorwacji, także przygotowujemy się tak jak możemy. Damian Michalski nie był planowany, jeżeli chodzi o ten występ tutaj, ale jest nam. Damian Michalski, drodzy Państwo, jest wychowankiem Unileszno, jeszcze niewiele o nim wiemy. Trenerze, poproszę o komentarz do zawodnika. No jeszcze niewiele o nim wiemy, ale po tym sezonie będziemy wiedzieli dużo więcej i wszyscy będą wiedzieli, mam nadzieję, dużo więcej na temat Damiana. Damian to bardzo młody, ale moim zdaniem perspektywiczny zawodnik. Sami się Państwo przekonają, że gaz trzyma jak mało kto. Musi tylko jeszcze troszeczkę zapanować nad tym wszystkim, nad emocjami chyba najbardziej. Ale życzę Ci, liczymy na jak największą stabilizację. W jednym z wywiadów przeczytałem, których udzieliłeś, że bardzo chciałeś do Ekstraligi trafić. Udało się? No tak, nie ukrywam. Dla mnie jazda w Ekstralidze to jest naprawdę krok do przodu, bo myślę, że uda mi się tutaj rozwinąć moją karierę. Zobaczymy. Chciałbym punktować te 4-5 punktów na mecz, bo wiem, że mnie stać i będę robić wszystko, żeby właśnie mi to wyszło. Kamil Prokop, drodzy Państwo! Kamila znamy. Kamila chyba nie trzeba tutaj bliżej przedstawiać. Ja muszę Państwu powiedzieć, że po naszym zgrupowaniu na Chorwacji mogę powiedzieć, że Kamil zapomniał o wielu złych rzeczach, które robił na torze w czasie tej mroźnej zimy i naprawdę na tych wiosennych treningach prezentował się o wiele lepiej niż w końcówce ubiegłego sezonu. Także mam nadzieję, że ten progres teraz będzie stały i Kamil będzie w końcu silnym punktem naszej juniorskiej ekipy. Po zakończeniu sezonu, tak jak każdy z zawodników, trenowałem na siłowni, dużo biegałem, pływałem na basenie, graliśmy w piłkę z kolegami. No zima była ostro przepracowana. Co myślę, że okaże się na torze. Łukasz Kret! Kresik jest naszą kochaną maskotką, wszyscy go lubimy, to jest bardzo sympatyczna postać. Co można powiedzieć o Kreciku? No, Krecik jest ambitny, ale ma problem ze startem. I tutaj oczywiście naprawdę różnych rozwiązań próbował, ale w tym roku zaczęło go już podnosić ze startu. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. W tamtym roku się miało pewne miejsce w składzie, w tym roku jest nas pięciu. Myślę, że rywalizacja nam dużo wniesie do drużyny. Ale jaka atmosfera między wami panuje?
Sympatyczna. Mikrofon ci wyłączę. Jeszcze się lubią. Marko Gaszka, zapraszam. No jest naszym nowym zawodnikiem. Niedawno otrzymał polskie obywatelstwo, także przystąpi niedługo do egzaminu. Będzie startował z polską licencją. Zasili nasze szeregi naszych juniorów. Liczymy na to, że Marko będzie się rozwijał, że wiadomo, no ten żużel w Niemczech stoi na troszeczkę innym poziomie niż tutaj, także na pewno będzie miał więcej możliwości do startów, kontakt z innymi lepszymi zawodnikami, bardziej objeżdżonymi. Marko potrzebuje objeżdżenia przede wszystkim, ale widać, że chce jeździć, że chce się uczyć i liczymy, że będzie robił stałe postępy. Mój tata dawniej na motokrosie jeździł. I właśnie chciałem też właśnie, żebym na motokrosie jeździł, ale pojechaliśmy na żurze trenować i tak zostało. Witamy Łukasza Sówkę i poprosimy trenera Dariusza Śledzio. No właśnie, to jest kolejny z juniorów, który zdecydował się startować w naszej drużynie. Bardzo, no nie ma co ukrywać, bardzo liczymy na dobre występy Łukasza. Łukasz, jak wszyscy wiemy, pojechał do najlepszej szkoły żużlowej, czyli do Anglii. Tam zdobywa doświadczenie i mamy nadzieję, że to doświadczenie będzie procentowało tutaj na naszym torze. Jeżeli wiąże z tym jakieś tam dalsze plany, a wiąże z żużlem, to chciałem też sprawdzić swoich sił w Ekstralidze i myślę, że jak na razie moja forma tutaj nie jest najgorsza, ale też jeszcze muszę popracować nad kilkoma sprawami, jeżeli chodzi o moją jazdę. No i myślę, że do ligi jakoś to jeszcze ten tydzień wszystko się ułoży dobrze, żeby w lidze dobrze zapunktować i razem z drużyną zwyciężyć. Mamy kontrakt nadal ważny też w Zielonej Górze, bo jestem tutaj na wypożyczeniu. I kontrakt mi się skończył na wypożyczeniowy w Ostrowie. Ja byłem zawodnikiem Falubazu i Rafał Dobrucki też tak naciskał, żebyśmy zostali może w Zielonej Górze, ale jakoś psychicznie czuję się lepiej, myślę, tutaj. Bo mamy tu grupę juniorów takich swoich, których dobrze się z nimi koleguje i myślę, że też razem stworzymy jakąś dobrą drużynę młodzieżowców, jeżeli chodzi o zawody młodzieżowe. Myślę, że też pani prezes zagwarantowała mi bardzo dobre warunki i pomogła mi w tym, abym się dobrze przygotował do sezonu, za co jej też niezmiernie dziękuję. I myślę, że to był dobry krok i na koniec sezonu razem, jak usiądziemy i podsumujemy cały ten sezon, to będziemy z niego... Ja będę zadowolony ze swojej jazdy i cała drużyna z odniesionego sukcesu. Lee Richardson. Jest z nami już kolejny sezon. Poprzedni sezon był poniżej pewnie oczekiwań i naszych, i jego. Miejmy nadzieję, że był to jedyny taki sezon i w tym zbliżającym się sezonie będzie silnym punktem naszej drużyny. We had too many problems last year. I got very confused with the new silences. Zeszły sezon nie był dobry i stąd te wszystkie zmiany. Teraz jest akurat w trakcie testów w Anglii, jeździł już sporo i ma nadzieję, że to przyniesie pożądane efekty, że tym razem będzie spełniał oczekiwania zarówno swoje, jak i kibiców. Rafał, odkąd do nas trafił, stale notuje taką systematyczną zwyżkę formy i na to liczymy również w tym sezonie i tego Rafałowi życzymy. Przede wszystkim chciałbym wszystkich gorąco pozdrowić i powiedzieć, że oczekujemy tych wszystkich zgromadzonych i tych, którzy tutaj dzisiaj nie mogli przybyć na nowym stadionie. Bo zmieniła się trochę geometria i wygląd tego stadionu, także liczę na to, że licznie też będą nas dopingować i bardzo gorąco zachęcam i zapraszam. Panie i panowie, Grzegorz Walasek. Chciałem, żeby Grzegorz do nas trafił trochę wcześniej, ale jakoś tam się opierał gdzieś, nie mogłem go złapać za koszulkę nigdy. Wreszcie jest z nami zawodnik ścisłej polskiej czołówki, także bardzo, bardzo solidny zawodnik i liczymy, że to się w tym roku nie zmieni. W Ekstralidze nie ma słabych drużyn i tak naprawdę siłę poszczególnych zespołów dopiero poznamy, kiedy zaczną się tak naprawdę rozgrywki, bo nawet te sparingi, które jedziemy, to też nie jest jakiś tam odpowiednik tego, kto jaką formę prezentuje, ale niedługo się przekonamy i myślę, że
drużyna rzeszowska nie będzie na jakimś tam zasadzonej pozycji. Szukamy gdzieś jazdy. We wtorek mam zaplanowany sparring, turniej też punktowany w Gorzowie. Później wyjazd do Szwecji, do mechanika, w czwartek kolejne zawody w Rawiczu bodajże. Także tych imprez, jeżeli pogoda tylko będzie w porządku, będzie dobra, to na pewno do meczu ligowego na pewno mi wystarczy. Zwycięstwem Grega Hancocka zakończyła się pierwsza w tym sezonie runda Grand Prix, która rozegrana została na torze w Auckland w Nowej Zelandii. Amerykanin wyprzedził w finale Jarosława Hampela, Nickiego Petersena oraz Jasona Krampa z rzeszowskiej drużyny PGE Marma. Drugi z Polaków, Tomasz Golob, zajął piąte miejsce. Nasz najbardziej utytułowany zawodnik, który znakomicie spisał się w rundzie zasadniczej, musiał uznać wyższość Hampela i Nickiego Petersena. Kapitan naszej reprezentacji próbował atakować Duńczyka, ale ten nie popełnił żadnego błędu i nie dał się wyprzedzić. Oprócz Hampela i Petersena awans do finału wywalczyli Hancock oraz Jason Crump. W ostatniej gonitwie dnia najlepiej spod taśmy wyszedł Amerykanin, który nie dał sobie odebrać 16 w karierze zwycięstwa w zawodach Grand Prix. Za jego plecami trwała walka o 2 punkty, z której zwycięsko wyszedł Hampel. Tym samym Greg Hancock odniósł drugie zwycięstwo w rundzie Grand Prix organizowanej poza Europą. 10 lat temu Amerykanin triumfował w Sydney w Australii. Aktualny mistrz świata został liderem klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Hancock ma 4 punkty przewagi nad Hampelem i 7 oczek przewagi nad Golobem. Australijczyk Darcy Ward okazał się najskuteczniejszy w otwierającym sezon żużlowy w Bydgoszczy 31. kryterium asów polskich lig żużlowych imienia Mieczysława Połkarda. Stelmet Palubas otrzymał licencję na starty w Enea Ekstralidze. Zielonogórzanie mają w roli gospodarza jeździć na torze w Gdańsku. Trzykrotny indywidualny mistrz świata Nicky Petersen zaliczył udaną inaugurację w tegorocznym cyklu Grand Prix, plasując się na trzecim miejscu. Sukces ten okupił jednak kontuzją stopy po kraksie w 16 biegu. Jonas Kilmacorpi przeszedł w piątek w jednej z prywatnych klinik w Barcelonie operację złamanego obojczyka. Operacja przebiegła bez komplikacji. Przy okazji rozpoczęcia cyklu Grand Prix w Nowej Zelandii warto przypomnieć, że przygotowania do imprezy były sporym wyzwaniem logistycznym. 16 teamów dostarczyło do Amsterdamu swój sprzęt, gdzie nad pakowaniem skrzyń czuwał Nowozelandczyk Tony Briggs, syn 4-krotnego mistrza świata Berego. Nie mogę nic zarzucić chłopakom, musieliśmy ustalić dodatkowo kilka szczegółów, ale poza tym wszystko poszło świetnie. Sprzęt uczestników Grand Prix był pakowany do specjalnych skrzyń. Motocykle są uważane za towar niebezpieczny, dlatego musiały zostać spełnione wszystkie przepisy związane z bezpieczeństwem. Przerobiliśmy skrzynię tak, aby sprzęt miał jak najlepszą ochronę. Jeden z kontenerów został wysłany do Torunia, gdzie zamontowano specjalne stojaki przytrzymujące motocykle. Teraz motocykle czeka podobna droga powrotna do Europy. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna, mecenas polskiego sportu. Sponsorem programu jest Millennium Hall, Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall.